Miejscowość Łażany, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie. Około 600 mieszkańców. To kolejna senna wieś, gdzie czas dzielony bywa na pijacki sen w dawnym dworskim parku i tradycyjną rozrywkę polegającą na demolowaniu zabytków. A jest tu co niszczyć. We wsi odnajdziecie bowiem nie tylko ruiny otoczonego fosą pałacu, ale i skrytą w zieleni klasycystyczną pergolę, starą kuźnię czy niezwykły, zapomniany dziś zabytek techniki, który ucieszyłby niejedno muzeum. To, czego nie zdołały rozgrabić, zniszczyć i spalić sowieckie wojska w czasie wyzwalania Polski w 1945 roku, wpadło w ręce jeszcze większych wandali – Polaków. I choć z lubością winą za opłakany stan dolnośląskich zabytków oskarżamy Rosjan i polskie władze komunistyczne, prawdą pozostaje, iż to właśnie po 1989 roku, a zatem już w czasach tzw. demokracji, dokonaliśmy końcowego dzieła zniszczenia. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od lat bezradnie rozkłada ręce, a działania konserwatorów zabytków przypominają czarną komedię pomyłek. O istnieniu w Łażanach siedziby rycerskiej pisano już w 1369 roku. Przez kolejne 200 lat obronny dwór był rozbudowywany przez możne śląskie rodziny von Seydlitz i von Mülheim. Potem majątek należał do tak znanych rodów jak von Zedlitz i von Nostitz, dzięki którym Dolny Śląsk do dziś bogaty jest w przepiękne, zabytkowe budowle. Na przełomie XVI i XVII wieku postawiono obiekt w kształcie znanym do dziś. Czteroskrzydłowy obronny dwór na planie prostokąta, otoczony fosą. Budowę zakończono około 1622 roku. W XVIII wieku wnętrzom i elewacji nadano charakter barokowy, choć zachowano renesansowe kamienne portale. Po tej przebudowie obiekt zyskał dwuspadowy dach kryjący trzecią kondygnację. W XIX wieku ponownie zmieniono kształt dachu, a na początku XX wieku zdjęto wieżyczkę znaną dziś już tylko ze starej ryciny. Na skutek radzieckiego ostrzału artyleryjskiego na początku 1945 roku obiekt uległ uszkodzeniu. Po zakończeniu wojny majątek znajdował się przez rok w rękach żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy zdewastowali i rozgrabili zabytkowe wnętrza. Czego nie udało im się ukraść, zabrali Polacy. W ten sposób zniknęły wszystkie kamienne detale architektoniczne. Zabytkiem jest również wspaniały park dworski założony w pierwszej połowie XIX wieku. Pierwotnie miał się tu znajdować kompleks budowli ogrodowych. Ostatecznie postawiono jedynie wielką klasycystyczną pergolę o dwóch ścianach kolumnowych, którą latem skrywa gęsta zieleń.
decyzją Rady Miejskiej w Żarowie za pomniki przyrody uznano w parku 9 drzew. Jeden platan klonolistny, 2 klony pospolite, 2 buki odmiany purpurowej, 3 dęby bezszypułkowe i 1 lipę drobnolistną. Nikt jednak nie zadbał już o to, by drzewa te oznaczyć i opisać, więc powodzenia w szukaniu. Teren między parkiem a pałacem kryje jeszcze 3 niespodzianki. Pierwszą jest kuźnia pochodząca z 1910 roku. To murowana, jednokondygnacyjna budowla z cegły, kryta dachem dwuspadowym. Drugą jest niezwykły dziś zabytek techniki, czyli stara, zapomniana stacja paliw Centrali Produktów Naftowych, CPN, najpewniej z lat 50. ubiegłego wieku. Takich dystrybutorów nie ujrzycie już w działaniu, za to mogłyby znaleźć dziś poczesne miejsce w Muzeum Techniki. Gdyby tylko ktokolwiek o to zadbał. Trzecia niespodzianka to rozrzucone granitowe bloki, które kiedyś były częścią pomnika na cześć 69 poległych w I wojnie światowej mieszkańców Łażan. Wzniesiony na planie półkola monument składał się z 4-stopniowego podium i 6 filarów podtrzymujących łuk z napisem „Naszym poległym bohaterom”.